co zwlekać. Kajać się w modlitwach, bo kryzys w nafciarstwie dotknie każdego spod kurateli CK Austrii. Powołując się czym prędzej, nasza redakcja już teraz apeluje do czytelników, aby kupując w sklepach bławatnych czy trafikach naftę, używać jej tylko w najpilniejszej potrzebie. Oszczędzać naftę, psia mać! Rzeszów końca XIX i początku XX wieku był miasteczkiem. Niewielkim, kilkunasto, a później kilkudziesięciotysięcznym miastem, należącym do miast cesarsko-królewskich, wolnych, podległych wyłącznie władzy publicznej. Przestał już być bowiem miastem prywatnym. Rzeszów urzędników, kupców, rzemieślników, położony w Galicji, podlegał namiestnikowi galicyjskiemu z siedzibą we Lwowie. Galicji, która była w tym okresie częścią cesarsko-królewskiej monarchii habsburskiej, czyli państwa austro-węgierskiego. Nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, że właśnie zaczyna się epoka węgla i stali. Że ogromnym przemianom ulegnie ziemia, cywilizacja człowieka dzięki nafcie. Że ogromne znaczenie będzie miał prąd. A benzynę nadal kupuje się w aptekach. Mamy telegraf, który umożliwia łączność pomiędzy rzeszowianinem w Rzeszowie a jego bratem z Nowego Jorku. Mamy ogromną migrację Polaków, mamy wyjazdy transoceaniczne, mamy powstawanie wielkiej grupy polonijnej w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, ale także bliżej, w Wiedniu, w Berlinie, w Budapeszcie. Mamy ogromny postęp i wielki regres. Mamy miasteczko pełne wielkich sprzeczności. Znakomita oświata, kultura, która oddziałuje na region. Mamy polskie szkolnictwo, polską administrację, polską kulturę, prasę. Ale nie mamy przemysłu. Największy zakład rzeszowski nie zatrudnia nawet 50 pracowników. Realizowane są głównie inwestycje publiczne. Urzędy, szkoły, sądy i wreszcie to, co najważniejsze, kolej i budownictwo związane z kolejem. To właśnie był ten czynnik, dzięki któremu Rzeszów dostał możliwość dalszego powojennego już wzrostu. Dekstryna, wtedy pijmy ten. To jest wodek. Pinkę, pijmy. Boże mój. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Kleine. Papuśka Kleine.
To jest świnka karemina. Dobra. W fotografiach Edwarda Janusza poczesne miejsce zajmują również wojskowi, co nie dziwi, jeżeli uwzględnimy to, jak liczna była właśnie społeczność wojskowa w Rzeszowie. Liczebność garnizonu rzeszowskiego zmieniała się na przełomie wieku XIX i XX i w tym czasie wahała się między 2,5 tysiąca a 3 tysiące żołnierzy. Przed wybuchem I wojny światowej załoga rzeszowska, bo tak czasem też na garnizon mówiono, stanowiła ponad 10% społeczności miasta. Były dowództwa dwóch brygad piechoty, dowództwa dwóch pułków kawalerii i dwóch pułków piechoty. Najbardziej chyba byli widoczni żołnierze cesarsko-królewscy na ulicach miasta przy różnego rodzaju okazjach i uroczystościach. No, przy tej ilości wojska nierzadko dochodziło do różnego rodzaju incydentów, byśmy dzisiaj powiedzieli, czy bójek, czy wręcz awantur, które wywoływali żołnierze korzystający z licznych szynków, których w mieście było kilkadziesiąt. Kiedy to spożycie przekroczyło pewne granice, to dochodziło do bójek, a to między wojskowymi a cywilami, a to między samymi wojskowymi, a zwłaszcza między piechotą a kawalerią, bo spierano się, która formacja jest ważniejsza. No, każdy pretekst był dobry. Po jednej z takich większych awantur między właśnie piechotą a kawalerią, to dowódca garnizonu musiał wydać taki bezprecedensowy rozkaz, gdzie podzielił miasto na dwie części, lewobrzeżną i prawobrzeżną. No i piechocie nie wolno było przechodzić na prawą stronę do szynku, tam zwłaszcza dwie takie karczmy były, Głęboka i Bośnia. Bośnia tak nazwana właśnie od awantur ciągłych, które tam były. Natomiast huzarzy mieli zakaz wchodzenia do części lewobrzeżnej. Gotów? Dobra, tu zaczynamy. Jak tam pan wygląda? No, nieźle, nieźle. Teraz nieźle. I bardziej na prawo. Tak. Dobra, bo trochę... O, nie, jednak na lewo niech się pan obróci. Do światła. Słoneczko pada na twarz od razu i na inny człowiek. No, panie Goldbaum. Dobra, teraz troszeczkę w prawo. Tak, żeby oczy odsłonić. No, musi pan teraz... Musi pan o czymś myśleć, nie? A o czym pan myśli, panie Goldbaum? O pieniądzach pan myśli, panie Goldbaum. No! Thank you.
Miasto było miastem o charakterze wielonarodowym. Oczywiście dominacja Polaków, ale nie za wielka, bo duża populacja ludności żydowskiej, ale też obok Żydów byli, jak to mówiono, Rusini, czyli także i ta społeczność była w Rzeszowie reprezentowana. Gdy pojawili się w Rzeszowie w połowie XVI wieku, zajmowali właściwie taki rejon wokół starej synagogi, czyli tam, gdzie dzisiaj znajduje się Archiwum Państwowe. Za Spyt Kaligenzy było tam tylko 6 czy 7 domów, czyli nie była to społeczność jakaś dość liczna, ale kiedy w połowie XVII wieku powstała dzielnica, tak zwane Nowe Miasto, czyli dzisiejszy plac ofiar getta, tam mieli prawo się osiedlić aż w 40 domach. Natomiast na początku wieku XVIII dano im właściwie prawo osiedlania się również w starej części miasta. Natomiast nie ulega wątpliwości, że największe skupisko, gdzie właściwie było takie pełne zasiedlenie żydowskie, to Baldachówka, rejon Nowego Miasta, aż tam, gdzie dzisiejsza ulica Fredry, to był rejon, gdzie to skupisko środowiska żydowskiego było największe. Oczywiście te relacje Polacy-Żydzi rozkładały się różnie przez historię. Kiedy w dawnych czasach miasto było własnością prywatną, Żydzi właściwie nie włączali się w życie miasta. Praktycznie żyli swoim życiem, w swoim gronie, czyli żyli obok. Natomiast w momencie, kiedy ziemia rzeszowska dostała się pod zabory, Żydzi stali się obywatelami tego miasta. Ta społeczność żydowska nie była jednolita. Ją można było podzielić właściwie na 4 grupy. Była tak zwana inteligencja, tu w zasadzie lekarze, prawnicy, to byli ludzie, którzy świetnie władali językiem polskim, właściwie czuli całkowity związek z Polakami. Oni właściwie w zasadzie się nie różnili od Polaków, chodzili w strojach europejskich. Drugą grupą była taka grupa, którą byśmy określili mianem tej lokalnej burżuazji, czyli właściciele dość bogaci. Trzecią grupę to była taka drobnica, czyli ci, którzy byli właścicielami malutkich sklepików, jakichś zakładów rzemieślniczych, takich rodzinnych. No i była czwarta grupa, to była ta biedota, która właściwie cały czas zabiegała o to, by zarobić jakieś pieniądze, gdzieś na chwilę się zatrudnić, po prostu by zyskać jakieś środki do normalnego życia. Także nie była to społeczność taka jednolita pod względem materialnym. Jeden z niemieckich geografów użył nawet takiego sformułowania Jerozolima Galicyjska, czyli Rzeszów, jako takie miasto, gdzie ta ludność żydowska jest najbardziej reprezentowana. I właśnie to, że tych Żydów w Rzeszowie było tak wielu, mówiono i nazywano Rzeszów Mojżeszowym. Saletra, boraks, dobrze, soda jadalna. A co tu nie mamy? Dobrze, 75 groszy wychodzi. Rozmawiamy, co malarka, gumioli, bo stolek, kadzidło. Ciekawe, czy mi proboszcz zwróci za to kadzidło. Dobra, mogę mu dać za darmo. W Rzeszowie do dobrego tonu należało mieć portret od Janusza. Popularność atelier przyciągało wielu klientów chcących mieć niepowtarzalne portrety. Mamy więc przegląd mody kobiecej, pozostającej pod wpływem nowości prosto z salonów wiedeńskich, suknie z epoki, stroje mieszczańskie i ludzi różnych stanów.
Ponadto mieszczanie rzeszowscy hołdowali modzie fotografowania się w strojach historycznych. Sytuacja polityczna Polski i czas zaborów skłaniały do kontynuowania tradycji polskich choćby w taki sposób. Stąd liczne fotografie mężczyzn w kontuszach i kobiet w kontusikach lub sukniach historycznych. Edward Janusz, mój pradziadek, z tytułem cesarsko-królewskiego nadwornego fotografa, był wspaniałym fotografem. Jego zakład był jednym z największych z Galicji. Edward Janusz urodził się we Lwowie. Początkowo studiował na Politechnice Lwowskiej architekturę. Miał wspaniałe zdolności rysunkowe i interesowała go sztuka. Ale z powodów finansowych studia musiał przerwać. Swoją przyszłość wiązał z karierą wojskową, więc zaciągnął się do armii Najjaśniejszego Cesarza Franciszka Józefa. I tam po latach został w stopniu porucznika. Ale ponieważ zdrowie nie dopisywało mu, stwierdził, że jeśli ma żyć krótko, co prorokowali mu lekarze, to będzie chciał się zająć tym, co lubi najbardziej, czyli fotografią. Fotografia była taką późniejszą pasją, która zrodziła się z zamiłowania do malarstwa i do sztuki. Pradziadek utrzymywał dość duży kontakt ze środowiskiem krakowskim artystycznym, stąd później jego twórczość była nacechowana takim charakterem nawiązującym do malarstwa polskiego. Edward Janusz był samoukiem i przez wiele lat starał się dojść w swojej fotografii do doskonałości. Co mu się zresztą udało. Ta droga do Rzeszowa to była dosyć długa droga, bo początkowo próbował swoich sił we Lwowie. Pierwszy zakład był we Lwowie za Marstynowie. Pradziadek, no tam właściwie nie miał wyposażenia, nie miał atelier. Zaczynał od zdjęć przy świetle dziennym na podwórzu na tle ściany z desek. Zbyt duża konkurencja była we Lwowie, bo tam było bardzo wielu znanych fotografów, jak Szajnor, jak Szemecki, jak Eder. Stwierdził, że może lepiej będzie spróbować w małym miasteczku. No i spróbował w Złoczowie. Później okazało się, że w Rzeszowie zwolniło się miejsce po zakładzie Zajączkowskiego. Wtedy Edward Janusz skorzystał z okazji, z tym, że najpierw zrobił taką próbną wystawę, to był taki dobry chwyt marketingowy, zrobił próbną wystawę w oknie kamienicy kupca Szajtra. Zakład został otwarty 7 lipca 1886 roku. Po kilku latach Edward Janusz zawarł związek małżeński z Leopoldyną, która była obywatelką austriacką i prowadziła wcześniej swój zakład fotograficzny w Raps. Fotografia jako wspólna pasja połączyła ich oboje i później już razem prowadzili zakład, zdobywając sobie coraz więcej klientów, ponieważ ich zdjęcia były doskonałe. Nawzajem się uzupełniali. Leopoldyna była mistrzem pozy, ustawiania modeli. Potrafiła doskonale ustawić całe grupy, tak żeby te fotografie miały jakiś niebanalny charakter. On z kolei specjalizował się w oświetleniu i starał się pokazać ludzką twarz tak, żeby nic nie traciła na swojej autentyczności i na wyrazie. To była jego wielka pasja, dlatego tak ceniono jego portrety. Edward Janusz nie zamykał się tylko w swojej pracowni. Był dokumentalistą. Wychodził na zewnątrz, fotografował miasto, ulice, mieszkańców tamtego czasu. I dzięki niemu i dzięki tym zdjęciom możemy dziś zobaczyć, jak wyglądał tamten Rzeszów. Terminem Janusza określano fotografie, które wychodziły z zakładu fotograficznego Edwarda Janusza. I tak się już utarło. Tak mieszkańcy Rzeszowa potocznie nazywali zdjęcia, które pochodziły stamtąd. Samo atelier Edwarda Janusza było dosyć nowoczesne jak na tamte czasy. Była to altana przeszklona z jednej strony, była to ściana północna i sufit. To były części przeszklone, dlatego że światło było bardzo ważne, jeżeli chodzi o wykonywanie fotografii w tamtych czasach. Oczywiście nie przez cały czas altanka była naświetlona w ten sposób, dlatego że regulowano światło naturalne wszelkiego rodzaju zasłonami, firankami. Były też oczywiście tła, które same w sobie stanowiły, można powiedzieć, dzieło sztuki. W tamtych czasach takie tła robiono ręcznie.
Były to różnego rodzaju elementy, obłoczki, jakieś pejzaże, trawy, jakieś elementy architektoniczne, czasami sięgające antyku. Także żeby to ciekawie wyglądało właśnie w tle za tą osobą, która sobie to zdjęcie w tym atelier robiła. Oczywiście nie samo atelier było, bo oczywiście w tym atelier stał aparat skrzynkowy przeważnie u Edwarda Janusza, który był dostosowany do klisz wielkości 24 na 30 cm. W dzisiejszych czasach, no się nam to dziwne wydaje, ale w tamtych czasach no to było coś, jak ktoś szedł do tego atelier, to jak, no nie wiem, jakaś czarna magia, można powiedzieć, taka sztuczka magiczna, że człowiek stawał przed jakąś tam skrzynką, pstryk, i potem zdjęcie wychodziło, można go było tego siebie oglądać gdzieś na jakiejś tekturce zrobione. To było coś, to był XIX wiek, zaznaczam. W atelier pracowało kilka osób. Oprócz operatora robiącego zdjęcie, potrzebny był również pozer. Osoba, która ustawiała pozę klientowi, ale też zabawiała go rozmową. Oprócz pozera, oprócz operatora, oczywiście później potrzebni byli specjaliści od kopiowania, laborant, który wywoływał oczywiście kliszę, później kopiowano tą kliszę na papier fotograficzny. W tamtych czasach, o których mówimy, czyli przełomie XIX-XX wieku, to były zdjęcia stykowe. Co to znaczy? To znaczy, że miały taką wielkość, jaka była wielkość negatywu szklanego. Oprócz oczywiście laboranta, oprócz kopisty, był też retuszer, który no, retuszował pewne niedogodności sylwetki, albo na przykład przy zdjęciach z zewnątrz coś tam próbował działać z pejzażem, z widokiem. Tak było również w zakładzie fotograficznym Edwarda Janusza, gdzie często właśnie jakoś tak wyszczuplano sylwetki kobiet, dlatego zaznaczyć tutaj trzeba, że przełom XIX-XX wieku to jeszcze modna była sylwetka kobiety bardzo wyciętej w talii. Strasznie dużo pracy było przy retuszu. No wszystkie te negatywy, wszystko było retuszowane. No i się rysowało, proszę pani, takim ołóweczkiem cieńsieńkim, czasem pędzelkiem, proszę pani, kropeczka w kropeczkę, że nawet przy powiększeniu, prawda, dużym, żeby nie było tego widać, tego retuszu właśnie. No tak to trzeba było i to się nie mogło malować dane miejsce, tylko to wszystko kropeczkami. Technika fotograficzna XIX wieku była dość skomplikowana. Druga połowa XIX wieku to mokra klisza, którą na początek stosował Edward Janusz, to prawda nie tutaj w Rzeszowie, tylko na początku swojej działalności fotograficznej we Lwowie. Tu był problem przy wykonywaniu zdjęć na mokrej kliszy na zewnątrz przede wszystkim, poza atelier, dlatego że trzeba było ze sobą cały osprzęt fotograficzny wozić łącznie z ciemnią, ale jak weszły już suche klisze, to łatwiej już było właśnie na zewnątrz zdjęcia robić, dlatego że cały proces później wykonywania wszelkich odbitek można było już wykonać samym atelier w domu, a zdjęcie na samym negatywie na zewnątrz, także było bez tych problemów, bez wożenia ze sobą całego tego sprzętu fotograficznego i ciemni. Część wyposażenia atelier stanowiły różnego rodzaju rekwizyty. I między innymi są to takie rekwizyty nieco większych gabarytów, jak jakieś balustrady, jakieś wazony. Wszystko było robione z masy papierowej. To się nam wydaje, że jest takie ciężkie na zdjęciu, jak czasami przeglądamy właśnie fotografie z tamtych czasów. One były bardzo lekkie, można było je przestawić bardzo szybko, odpowiednio zaaranżować przestrzeń za osobą, której robiono zdjęcia. Były też mniejsze gabarytowo jakieś gadżety w postaci na przykład misia. Często składano te fotografie z kilku, czyniąc właśnie zdjęcie panoramiczne, zestawiając kilka fotografii i robiąc z nich bardzo piękne zdjęcie, które nam pokazuje na przykład miasto albo jakąś uroczystość. Na przykład nie chciano jakiejś postaci, chciano jakąś inną postać umieścić na zdjęciu, no więc wtedy wycinano taką postać, ładnie wyskrobywano czy wyczyszczono tą postać pierwotną, nakładano tą, która tam miała być na tym miejscu. To był dawny Photoshop, tak się wtedy robiło. Janusz nie był tylko fotografem atelierowym i tylko człowiekiem, który utrzymywał swoją rodzinę. Tak? On dla własnej przyjemności robił rozmaite widoczki, scenki rodzajowe. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć, jak wyglądał Rzeszów
wtedy. I to jest tak jak dla Warszawy Canaletto, tak? Warszawa została zburzona i praktycznie z jego obrazów i z fotografii tak samo starano się rekonstruować to, tak? Twórczość Edwarda Janusza na pierwszy rzut oka skojarzyła mi się z twórczością amerykańskich hiperrealistów. On w jakiś sposób zatrzymał jakby biegnących w codziennych sprawach ludzi, mieszkańców. Tak samo w tamtym kierunku. Hiperrealiści robili sobie pierwsze zdjęcia, zatrzymywali biegnący czas i później bardzo skrupulatnie to malowali. Myślę, że jego twórczość po części jest zapomniana, czy też na pewno niedoceniana. To nie tylko był rzeszowski fotograf. On przede wszystkim był jednym z najwybitniejszych i najlepszych fotografów w Galicji. Edward Janusz zdecydowanie może inspirować artystów. Jak najbardziej sam jestem tego przykładem, ponieważ całkiem niedawno stworzyłem jego portret na garażu przy Estradzie Rzeszowskiej. Myślę, że takie różnego rodzaju akcje, jak eksponowanie jego starych fotografii w współczesnej architekturze, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, czy też wykorzystanie jego twórczości przy muralach, różnych dziełach plastycznych jest dobrym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że Janusze zostaną w odpowiednim czasie na przestrzeni bardzo długiej pokazane tak, jak na to zasługują, czyli z całym zachowaniem tych trzech pokoleń, że te wszystkie 36 może więcej tysięcy negatywów ujrzy światło dzienne i ludzie będą mogli je oglądać. Fotografie te stały się głównie dokumentem historycznym. Dzięki nim mieszkańcy Rzeszowa mają świadomość swojej przeszłości. Wiemy, jak wyglądała tamtejsza architektura, ulice miasta, jak byli ubrani mieszkańcy, jak wyglądało życie codzienne i w jaki sposób obchodzono uroczystości państwowe i kościelne, jak świętowano ważne wydarzenia w regionie. Te zdjęcia to pasjonujący dokument ikonograficzny, zawierający jednocześnie ogromny bagaż wspomnień, sentymentu i nostalgii. Bo należą do świata, którego już nie ma. Czas pokrył je patyną i wyznaczył im rolę łącznika pomiędzy epokami, zachowując ciągłość historii. Cesarsko-królewski nadworny fotograf Edward Janusz żył w latach 1850-1914. Urodzony we Lwowie, student Politechniki Lwowskiej, później oficer w armii austriackiej, wreszcie od 1880 roku fotograf. Założyciel rzeszowskiego zakładu, który pod szyldem Edward Janusz działał w latach 1886-1951, prowadzony kolejno przez żonę i córki aż do lat 70. XX wieku. Doskonały portrecista, twórca wielu obrazów o niezwykłych walorach artystycznych, fascynujących do dziś pięknym światłem, niepospolitą kompozycją, rekwizytami i stylizacją. Kronikarz codzienności, który wszystkim swoim fotografiom nadawał wymiar uniwersalny, niepozbawiony artystycznego spojrzenia, a przez to ponadczasowy. Ilustrator i dokumentalista swojej epoki, pozostawiający mieszkańcom Rzeszowa świadomość ich przeszłości. O nieprzemijalności jego prac świadczą doskonałość warsztatu, umiejętność łączenia różnych technik i różnorodna tematyka. Pozostało po nim bogate archiwum, na które złożyła się praca trzech pokoleń, liczące około 36 tysięcy szklanych klisz, kilka tysięcy błon fotograficznych oraz ponad 2000 fotografii różnych formatów. Zdjęcia przedstawiają tysiące ówczesnych mieszkańców Rzeszowa i okolic,
oraz obrazy zmieniającego się na przestrzeni dziejów miasta. Zbiór ten jest jedynym w swoim rodzaju i jednym z największych w Polsce, obecnie w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.